Drodzy kibice, wraz z powrotem do rozgrywek rundy wiosennej wracamy też z naszym formatem Górnicza Historia. Moi drodzy, pamiętacie może zegar, potężny zegar za bramką od strony ulicy Roosevelta, tam gdzie dziś jest Trybuna Południowa, Trybuna Zabrzeńskiej Turcidy? Zegar został otwarty jesienią 1988 roku i z dzisiejszego spotkania, z dzisiejszej rozmowy dowiecie się między innymi tego, jakie, czyje nazwisko pojawiło się na nim jako pierwsze. Zegar był niezwykle efektowny, pokazywał rozbłyski, gol i nazwisko strzelca. Gościem właśnie będzie ten strzelec pierwszej bramki. Jego nazwisko znalazło się na zegarze jako pierwsze, ale to oczywiście nie jedyna zasługa naszego gościa, bowiem przez wiele lat gry, a następnie pracy w Górniku Zabrze, no, zdobył między innymi 3 Mistrzostwa Polski, zaliczył ponad 220 występów, a ta liczba pozwala mu na uplasowanie się na 19. miejscu na liście wszechczasów, jeżeli chodzi o występy w Górniku Zabrze. Zapraszam. Gościem dzisiejszego odcinka formatu Górnicza Historia jest Andrzej Orzeszek. No, na wstępie Andrzej, rozpocznę od życzeń. Rozmawiamy bowiem dzień po Twoich urodzinach. Zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności. No i powiedz mi, czego jeszcze mógłbym życzyć człowiekowi, który z Górnikiem Zabrze związany jest od prawie 40 lat z krótkimi przerwami? No, oczywiście bardzo dziękuję za życzenia. Jak widać, ten czas bardzo szybko biegnie, nie wiadomo kiedy te 40 lat z małymi przerwami w Górniku upłynęły. No Bartek, z tego co pytasz, czego mógłbyś życzyć, no to oczywiście zdrowia, to co najważniejsze, cała reszta, jak to się mówi, się ułoży. No a sportowo to na co wszyscy czekamy, na 15 gwiazdkę, kolejne mistrzostwo, ta przerwa już jest dosyć długa, na pewno i kibice. I my też wszyscy pracownicy jesteśmy stęsknieni sukcesów. No i powiedzmy tak, tego mógłbyś pożyczyć i mnie, i klubowi. W naszym formacie rozmawiamy głównie o historii danych piłkarzy, o piłkarzy Górnika Zabrze. No tutaj tą historię masz niezwykle bogatą, bo ponad 220 spotkań, wiele, wiele lat. Zacznijmy jednak od początków. Do Górnika trafiłeś w połowie lat 80. jako 17-latek, choć podobno no, na początku nie byłeś do końca przekonany, czy to jest dla ciebie dobry kierunek i troszeczkę się wzbraniałeś. No ta historia mojego trafienia do Górnika była to dosyć ciekawa. Byłem zawodnikiem, który grał w Lidze Juniorów A, najwyższa Liga Juniorów na Śląsku, w Bobku Karbytom. I dostaliśmy informację od trenera, że na nasz mecz ze Spartą Zabrze wybiera się trener Górnika Zabrze Hubert Kostka. Oczywiście duże poruszenie, każdy się mobilizował. I z tego co wiem, trener Kostka przyjechał obserwować zawodnika ze Sparty Zabrze, zresztą mojego kolegę, z którym później graliśmy razem w Sząbierkach Bytom, Kazika Brauna. Często to dzisiaj wspominamy, mówi, że trafiłeś na moje miejsce, trener Kostka przyjechał mnie obserwować, a ty trafiłeś do Górnika. Był to mecz, który na pewno mi wyszedł, wygraliśmy 4-2, strzeliłem 2 bramki i trener Kostka zdecydował, że to właśnie ja trafię do Górnika, że tego zawodnika chcę mieć u siebie w zespole. I to trener Kostka tak cię mocno przyciągnął, bo na początku czytałem we wspomnieniach w książce Pawła Czady, że no, zastanawiałeś się, no, Górnik Zabrze to chyba jednak jest taka wielka firma, że nie do końca będę do niej pasował, ale trener Kostka przekonał cię, że jednak tak. Tak, no, przede wszystkim to było tak, ja nie trafiałem do pierwszego zespołu Górnika, tylko trafiałem do juniorskiej drużyny Górnika. Więc tu dopiero trzeba było się przebić, pokazać, czy jest się coś wartym, czy się potrafi grać. Ale bardzo szybko, po strzeleniu kilku bramek w Lidze Juniorów, trafiłem na treningi z pierwszym zespołem. Mhm. Warto dodać, wy tam byliście wtedy wicemistrzem Polski w tym roku. Tak, zdobyliśmy wicemistrzostwo Polski. Została taka grupa młodzieżowa stworzona z wyróżniających się zawodników Górnika Zabrze i Gwarka Zabrze, która 2-3 razy w tygodniu trenowała z pierwszym zespołem. Więc bardzo szybko zacząłem na te treningi uczęszczać. Po pierwszym okresie pojechałem na obóz z pierwszym zespołem do Szczyrku, do Zagronia, zresztą bardzo ciężki dla młodych chłopaków. Zresztą tak się wtedy trenowało. Nie było luzu, 2-3 treningi dziennie,
naprawdę mocne, ciężkie. A na pewno jako taki młodzian chciałeś jeszcze mocniej pokazać, że co ja to nie potrafię. Wiadomo, że jak się w młodym wieku trafia do Górnika, do zespołu, który jest mistrzem Polski, gdzie większość zawodników to są reprezentanci Polski, jeżeli chce się zaistnieć, chce się swoją szansę otrzymać, no trzeba dać siebie wszystko. Trzeba dać siebie wszystko, poświęcić się i to jeszcze nie jest żadna gwarancja, że się uda. Z tej grupy 7-8 chłopaków wyróżniających się z Gwarka i z Górnika i wielu reprezentantów Polski, mnie się udało zostać dłużej i tyle lat w Górniku spędzić, oczywiście w różnych rolach. No trochę szczęścia dopisało, widocznie ktoś zdecydował, że te umiejętności też są na tyle nie najgorsze, które pozwalają na to, żeby rywalizować o miejsce w składzie w Górniku Zabrze. Pamiętasz swój pierwszy trening z pierwszą drużyną? Wchodzisz do szatni, Jan Urban, Ryszard Komornicki, Andrzej Iwan. No wspaniałe nazwiska, moglibyśmy długo wymieniać. Na pewno musiało to zrobić spore wrażenie. Nie, no trema naprawdę była wielka. Jak dostałem informację od trenera, że idę na trening z pierwszym zespołem. Tak jak mówię, w szatni reprezentanci Polski, super piłkarze. No ale jakoś udało się to przeżyć, nie najgorsze wrażenie po sobie zostawić i częściej tam trafiałem na te zajęcia treningowe. Pamiętasz swój debiut, mecz z Pogonią Szczecin? Tak, był to mecz tutaj. Jeszcze może wrócę do takiej sytuacji, bo to wydarzyło się dopiero za jakiś czas. Po okresie gry w juniorach i treningach przez pół roku z pierwszym zespołem, gdzie w ataku grał Iwan, Urban, Cyroń, Zgudczyński, Pałasz. Ja tam za bardzo dla siebie jako 18-latka miejsca nie widziałem, a wiadomo, każdy młody chłopak chce grać. A jeszcze interesowały się mną Przymierki Bytom, które też były w pierwszej lidze ówczesnej, bo nie było ekstraklasy. I też dosyć mocno chodziły za mną, że tak powiem. I tam na pewno ta szansa dla mnie, w tym momencie oceniałem, będzie dużo większa, żeby mieć możliwość bardziej regularnego grania niż w Górniku. I po okresie powiedzmy lipca do sierpnia nie uczestniczyłem w treningach, jeździłem na Sząbierki, ale cały czas jeden z działaczy Górnika przyjeżdżał do mnie, namawiał, że to jednak lepszym rozwiązaniem dla mnie będzie Górnik, ale jakoś nie mógł mnie przekonać. I takim ostatnim argumentem, którego użył, mówi: dobra, ja już do ciebie więcej nie będę przyjeżdżał, proszę cię tylko o jedno spotkanie, przyjedź na mecz Górnika, spotkaj się z trenerem Kostką, który chce z tobą porozmawiać. No więc pojechałem na ten mecz, Górnik wygrał ze Stalą Mielec, pamiętam, po meczu myślałem, że trener Kostka będzie zajęty szatnią, innymi sprawami, ale bardzo szybko wyszedł, poprosił mnie do gabinetu, proste pytanie, czemu ty nie chcesz czekać w Górniku? No mój argument był taki, nie, mówię: trenerze, tu jest 5-6 zawodników, z którymi ja muszę rywalizować, na ten moment oni są lepsi, więc moja szansa grania jest nie za duża. Trener Kostka użył jednego argumentu. Mówi: Andrzej, słuchaj, ja w ciebie wierzę, jesteś młodym, masz tutaj super zawodników wokół siebie, mnóstwo się od nich nauczysz, na pewno regularnie grać nie będziesz, ale to też tylko zależy od ciebie, od tego jak będziesz pracował, jak się będziesz rozwijał, ale masz gwarancję, że jeszcze w tej rundzie dostaniesz szansę debiutu w Ekstraklasie. W Ekstraklasie, w Górniku, słowa trenera, który takiego argumentu używa, zadziałały tak, jak że tak powiem, motywujące. Motywującego, że praktycznie na drugi dzień byłem na treningu Górnika, temat Sząbierek odpadł i tutaj chwała też trenerowi Kostce, dotrzymał słowa. W październiku w Pogonią zadebiutowałem. Potem zagrałem jeszcze jeden mecz na Legii Warszawa. Dla chłopaka, który przyszedł z klubu niższej klasy, z dzielnicy Bytomia, gra w Górniku, debiut w Ekstraklasie, to było spełnienie marzeń. To był tak zwany początek. Oczywiście jako młody człowiek liczyłem na dużo, dużo więcej, ale na to był potrzebny czas. Oczywiście, te kolejne występy przyszły. Przyszły też występy w europejskich pucharach, bowiem w latach 80. Górnik grywał i to z bardzo mocnymi drużynami. No, dla ciebie chyba takie najbardziej pamiętne będą pojedynki z Glasgow Rangers. Najpierw mecz wyjazdowy, później rewanż tutaj w Zabrzu. Fantastyczna i twarda ekipa. Tam Chris Watts, reprezentant Anglii w bramce, w obronie legenda Terry Butcher.
środek pola to grający trener, Graeme Sanes, no i Ali McCoist, taki świetny napastnik, no to to jest tylko wymieniłem po jednym z każdej formacji. Silna drużyna, no a dla ciebie mecz ważny, szczególnie ten rewanżowy, bo bramka. Ale jak w ogóle wspominasz właśnie te dwa wybrane mecze? A może zacznę też od innego, nie? A, tak jak powiedziałeś, młody chłopak, który ma swoje marzenia, chce się dostać do klubu, chce grać, chce zadebiutować w Ekstraklasie. Udało się spełnić jedno z marzeń, zagrać w Ekstraklasie. Górnik wygrał w europejskich pucharach. Było to jedno z kolejnych marzeń. Zagrać, zadebiutować, pokazać się, że jesteś, nie? Na tle zespołów europejskich. I taki moment przyszedł w Grecji, gdzie Górnik grał z Olympiakosem. Niedużo, parę minut, ale te parę minut znaczyło naprawdę, naprawdę dla mnie wtedy wiele. Potem przyszedł taki następny mecz, tak jak mówisz, bardziej pamiętny. Tak, po wyeliminowaniu Olympiakosu był Glasgow. Przyszedł Glasgow Rangers, bardziej dla mnie pamiętny. Szkoda, że odpadliśmy, bo przegraliśmy pierwszy mecz w Szkocji 3-1, gdzie trochę żeśmy się chyba przestraszyli całej otoczki, kibicu, atmosfery, która panowała w Szkocji na stadionie. Gorąca była? Bardzo była gorąca, żywiołowy doping, trybuny blisko płyty, więc robiło to wszystko duże wrażenie. Mecz dla nas ułożył się niekorzystnie, przegraliśmy 3-1, a tak jak mówisz, w rewanżu dobry mecz całego zespołu. Dla mnie pamiętny, bo bramka zdobyta na 1-1, która no w sumie dawała punkt, awansu nie dawała, ale młodego chłopaka cieszyła, do tego była to bardzo piękna bramka. Kamera miała problemy z uchwyceniem piłki, która zmierzała w światło bramki. Tak, tak, dzisiaj już przypominałem sobie właśnie to trafienie. I co za tym idzie, no bramka, która utkwiła w pamięci wielu kibiców, nie? Tak, do dziś jest. Wielu świetnych zawodników w Górniku grało, strzelało sporo bramek, a to jest bramka, którą kibice pamiętają po latach, szczególnie ci starsi, którzy chodzili na mecze, przypominają przy spotkaniach, a pamiętają ten piękny strzał. No w tym momencie zachęcam wszystkich kibiców, jest do znalezienia skrót z tego meczu na YouTubie i rzeczywiście bramka jest widoczna, choć tak jak mówisz, kamera nie do końca za piłką wtedy nadążyła. Andrzej, czym kojarzy ci się data 30 października 1988 roku? No to jest tak podobnie jak z tą bramką, nie? Szczel tak, żeby zostało w pamięci. Na stadionie Górnika powstawała nowa tablica świetna. Ja trenując, grając, patrzyłem jak się buduje, jak powstaje i na ten moment, kiedy zaświeci i zacznie działać. I gdzieś po cichu po głowie chodziła taka myśl, jakby to było fajnie, jakby to tak moje nazwisko się tam pierwsze zaświeciło na tej tablicy. No i przyszedł taki mecz z Widzewem Łódź, gdzie wiedzieliśmy, że tablica się zaświeci, zacznie działać. No ale ja mecz zacząłem, jeszcze wtedy byłem zawodnikiem, który raczej z ławki rezerwowych wchodził. Zaczynałem więc na ławce rezerwowych. No ale w przerwie meczu zostałem wpuszczony na boisko, a wynik był ciągle 0-0, nie? Więc pierwsza myśl, która przeszła przez głowę, masz swoją szansę, nie? Masz swoją okazję. No i 76. minuta, główka i... I tak, no nie wiem, siłą woli udało się taką sytuację wykorzystać, którą po dośrodkowaniu Roberta Warzychy głową zamieniłem na bramkę. I to jedno też z takich zmarzeń się urzeczywistniło i w pamięci pozostało. Tak, szkoda, że już tablicy nie ma. Z jednej strony dobrze, że jej nie ma, bo to już był antyk. Mamy piękny nowy stadion. Oj, tak chyba szybko zaczęła się psuć, przepalać te żarówki, pamiętam. Tam awarie były regularne. Tak. W Górniku pełniłeś różne role. No, oczywiście bardzo długo piłkarzem, byłeś trenerem różnych drużyn, czy to młodzieży, czy to również drużyn seniorskich, działaczem. Która z tych ról twoim zdaniem jest najtrudniejsza? No na pewno po zakończeniu grania, 2001 rok, dostałem propozycję objęcia, zostania asystentem w pierwszym zespole przy Wartku Fortaliku, jednocześnie bycia kierownikiem pierwszego zespołu. Więc dla zawodnika, który przychodzi z szatni, gdzie interesuje go praktycznie trening i to jest, to ma tylko na głowie, nagle tych zadań do wykonania i obowiązków było bardzo dużo. Więc początki były trudne, nawet bardzo trudne. Pamiętam pierwszy mecz w roli kierownika i asystenta w Bełchatowie. Byłem odpowiedzialny za
zamówienie hotelu, posiłku, ustalenie menu, przygotowania całej toczki. Ta cała rola, którą kierownik musi wykonać. No troszkę mi w tym wszystkim jeszcze pomagał były kierownik Leszek Brzeziński, ale jak to się mówi, jak sam nie dopilnujesz, to się zdarzają drobne wpadki. No i jedną z pierwszych takich wpadek było, gdy przyjechaliśmy na kolację, tylko delikatna, zimna płyta, nic do tego, gdzie miało jeszcze być zamówione drugie danie, ciepłe, gorące. Siedzimy przy stoliku z trenerami, mija 15 minut, 20 minut, pół godziny, obsługa kuchni nic nie wnosi. Trener Fornalik reaguje, mówi, idź tam do tej kuchni, zapytaj, co się dzieje, nie? Więc ja jako kierownik idę i dowiaduję się, że w menu przekazanym przez klub jest tylko zimna płyta i nic więcej nie ma, nie? I kuchnia jest nieprzygotowana na posiłek. Więc zaczęło się od pierwszej wpadki, nie? Mm-hmm. To dobrze się zaczyna, nie? Gdzieś tam na szybko, jeszcze po powiedzmy pół godzinie, gdzieś awaryjnie coś ta kuchnia przygotowała, no ale wpadka no, niestety została zaliczona. No pierwsze koty za płoty, później no, już pewnie to, było, zdecydowanie. Od razu tego było więcej, na drugi dzień trener Fornalik zaplanował lekki rozruch. Boisko, które zarezerwowałem, okazało się, że jest zajęte i żadna z grup nie chce ustąpić, a osoba odpowiedzialna za boiska nic na ten temat nie wie. Więc rozruchu przed meczem też nie mogliśmy przeprowadzić. Więc no już mówię, dobra, to jest chyba ostatni moment, gdzie jestem kierownikiem i ta moja rola się szybko skończy. Żeby tego było mało, to na odprawie przedmeczowej już mówię, idę, wszystko sprawdzę, czy działa, żeby analizę mógł trener przeprowadzić. Wszystko działało, ale gdy już przyszła drużyna z trenerem, nagle przestało działać. Och, przeżywałem to niejednokrotnie, więc w różnych sytuacjach. Mówię, to już trzy wpadki za jednym razem, no to jest po mnie, nie? Ale szczęśliwie atmosfera się rozładowała, wygraliśmy mecz, wszystko się dobrze zakończyło, więc trener Fornalik też przymknął oczy na pewne rzeczy. Ja się oczywiście nauczyłem, że czego sam nie przypilnujesz, to musisz się liczyć z tym, że może nie zafunkcjonować jak należy. No dobrze, to na koniec troszeczkę o teraźniejszości. Górnik doskonale rozpoczął rundę wiosenną. No jak ci się podobał w tych dwóch pierwszych meczach? Przede wszystkim powiem tak, no, w Górniku jest odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu, jest to Janek Urban. Jest to były świetny piłkarz, bardzo dobry trener i uważam, że tak jak Janek pasuje w tym momencie do tego zespołu, to ciężko by nam było takiego trenera znaleźć, który potrafi ten zespół scalić, gdzie panuje dobra atmosfera. Świetnie, żeśmy zaczęli tą rundę, bo dwa zwycięstwa w nie najgorszym stylu. Podoba mi się to, że mamy teraz trochę młodości, świeżości na skrzydłach, Kaprali, Kenali, doświadczenia w środku. Nie popełniamy takich prostych błędów i niech tak zostanie jak najdłużej. Niech to szczęście nam też trochę sprzyja, niech przeciwnicy czasami nam pomogą. Na pewno dobrze się to ogląda. Chciałoby się więcej, czekamy na kolejny mecz z Widzewem, czekamy na mecze z Lechem, z Jagiellonią u siebie, gdzie liczymy, że stadion nam się zapełni, że kibice dopiszą i też jeszcze zespołowi pomogą w osiągnięciu dobrych wyników. Dziękuję ci bardzo. No miejmy nadzieję, wierzmy, że tak się stanie. Gościem kibiców Górnika, gościem formatu Górnicza Historia był Andrzej Orzeszek. Dzięki. Dziękuję.